Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj na specjalną prośbę, ponieważ w tygodniu robiłem piankowce i zostałem poproszony o filmik krok po kroku. Takie kudłate pianki robiłem. Dzisiaj zrobię ciut inną, ale praktycznie niczym się nie będzie różniło. No to zaczynamy. Haczyk wziąłem sobie, to jest najprawdopodobniej 12 do suchej muchy. 12 albo 14, ale chyba 12, tak mi się wydaje. Nitka. Nitka to jest brązowa. To jest 8,0. Gruba, mocna nitka. Nawijam sobie od samego początku. O, co to mi się tak rusza. Widzicie, jak się nie używa imadła za często, to tak jest później. Dobra. Podkład z nitki mamy. I teraz dowiązuję sobie wycięty wcześniej kawałeczek. A tak wycinam sobie z tej pianeczki taki nie za duży prostokącik. W zależności od tego, jaki chcecie haczyk, i robię sobie z niego taką małą trumnę. Trumnę, ale powiedziałem. No delikatnie te rogi tak ścinam. To nie musi być w miarę równo. I już mamy przygotowany taki oto kawałeczek pianki. I do tego jeszcze na sam koniec drugiego koloru cieniuteńki, oj, gdzieś mi wystrzelił, cieniuteńki paseczek pianki czerwonej, ta, która idzie jako nasz znacznik. Pianka, nie wiem, jaka to jest grubość, to jest dosyć cienka pianka, może to jest jakiś milimetr, dwa. Do kupienia moja akurat jest z Empiku, 12,99 kosztuje chyba 10 kolorów. Arkusz to jest ten mały blok, czyli to będzie A4, blok A4, 12 chyba czy 10 kolorów różnych pianek, 12 zł. Nigdy w życiu tego nie wyrobię, bo nie robię takiej ilości, także wam też polecam. Tak jak już wam mówiłem, polecam Empik, jeżeli chodzi o piankę, jak również inne sklepy papiernicze. Jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, to na pewno będą wiedziały, gdzie taką piankę nabyć. W miarę mocno to dowiązujemy, żeby nam się trzymało. Jak już mamy, to sobie tylko sprawdzimy, czy długość będzie ok. Będzie ok. To teraz lecimy dalej. Dzisiaj zrobię troszeczkę taką inną wersję, bo zrobię z bardziej klasycznym piórem Grizzly od Szymona Flytyersa. Polecam. Ma takie piórka, bardzo fajne są. Super w różnych kolorach. Także od razu tutaj pamiętajcie, że jak ktoś by chciał, to trzeba pisać do Szymona i niech sobie piórko będzie. Następnie Peacock Dubbing, mój ulubiony, który stosuję do większości much. I teraz po co nam ten dubbing tutaj? Żeby wypełnić trochę brzuch tego naszego żuka, czy nie wiem, co to będzie za jakiś potwór. Piankowiec w każdym razie, czy to wyjdzie żuk, czy to wyjdzie jakaś poczwara, to już nie mam pojęcia. O, dobra, cofamy się tu z powrotem i tu od tyłka mu nakręcamy. Nie musimy się przejmować ile, nie tak dużo nie trzeba, ale przynajmniej trochę. Teraz owijamy co chwilę tego naszego tutaj koguta i gdzieś tak tyle możemy sobie zakończyć.
O, jeszcze filmik nagrywam, a jeszcze u mnie nikt nie śpi w domu, dlatego wszystko słychać na filmie, ale nie przejmujcie się. I teraz tak, nawinąłem tego dubbingu i nawinąłem tego Grizzly, ale ja dzisiaj będę chciał zrobić taką wersję bez tych odstających piórek, aczkolwiek one na pewno pomagają w jakiejś tam pływalności, ale ja je później usunę. Teraz tak, przykładamy sobie, nakrywamy tą pozostałą częścią i sami zobaczycie, że jedno okrążenie, drugie okrążenie, trzecie, czwarte. Musicie to zrobić tak w miarę z wyczuciem. Nie za lekko, ale też nie za mocno, ponieważ piankę łatwo przeciąć. I już teraz mamy tutaj taką postać naszego żuka, czyli mamy ten taki tułów i głowę. Jak mamy to, to ja sobie bardzo często robię taki jeden delikatny węzełek na tym. Teoretycznie nie trzeba, ale dla takiej mojej pewności mogę sobie teraz zluzować i jest wszystko ok. Kolejny motyw to są jakieś tam nogi tego żuka. I kiedyś robiłem to z promieni pawia, a później kupiłem to, co wam już pokazywałem kiedyś na live'ie, te takie gumeczki. Czy są lepsze, to ciężko mi powiedzieć. Nie potrafię na razie się wypowiedzieć, bo za krótko je mam i za mało jeszcze tego zrobiłem na tych gumkach. Ale przykręca się je bardzo prosto. Można od razu je przykręcić podwójnie. Można sobie dać od góry i przykręcacie je raz, dwa, trzy i teoretycznie już mamy jakieś tam nogi. Kolejny elemencik, który wam pokazywałem, to tak zwany znacznik. Też go wycinam z pianki, czasami z żółtej, czasami z czerwonej. I również go tutaj dajemy. Znacznik ten w dużym stopniu... O, właśnie, to już wam od razu powiem. Jak za słabo przykręcicie tego żuka, a później go pociągniecie, tak jak ja teraz, bo nie zauważyłem, że przecież nie mam tutaj tego, jeszcze go nie zakończyłem, to ta konstrukcja może wam się owinąć. Dlatego dobrze jest to tak pewnie przykręcić. Można nawet podkleić delikatnie, ale tragedii nie ma. Po co to się robi? Jak łowicie na większą odległość i ten wasz żuczek sobie będzie pływał gdzieś tam w wodzie, nie będzie go widać, to zawsze taki punkcik odstający czerwony czy żółty, taki inny kolor pianki dacie, to już będzie dużo bardziej widoczny. I teraz tak, można sobie tutaj dać znowu troszeczkę dubbingu, ale nie trzeba. Ja osobiście nie daję. Bo z tego, co wam mówiłem, nie łowię tak na te żuki, jakoś, nie wiem, te wrocławskie wody mnie tak nie powalają, szczerze mówiąc, nie lubię na to łowić. Łowię w ostateczności i na koniec sobie obcinamy, o powiedzmy, cyk, jedna nóżka, druga i te tylne również skracamy, cyk i gdzieś tak, tak. Żeby było równo i ponownie ten węzeł końcowy. Można to robić tutaj, a jak nie chcecie robić tutaj, to paluszkiem odginamy główkę i kręcimy go normalnie tutaj na haczyku. Wtedy można sobie go odgiąć delikatnie, przypiąć w innej formie i teraz już można bardziej swobodnie sobie zrobić ten węzeł końcowy na samym tutaj haczyku pod pianką. O, 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 cyk i jest. I tak jak wam mówiłem, ja z tego się rozciucha dzisiaj chcę, nie wiem czy to będzie widać. Oj, zruszyłem telefon. Tak wygląda
Skóry. Zaraz wam go jeszcze pokażę na spokojnie. I teraz ja nie będę tego obcinał mimo wszystko. Zostanie sobie w takiej opcji, jakiej tutaj jest. Jak widzicie, proste, czy skuteczne? Na wody niezimne na pewno tak. U nas we Wrocławiu łowiłem na Bystrzycy, na kanale powodziowym. Głównie klenie, nie ukrywam, że to głównie klenie na to biorą. Woda płynie taka jak w Nilu, żółta jakaś tam. Rzucam, nagle bach. Z otchłani się wyłania jakiś pysk i zbiera te oklenia. Zbiera tego żuka. Także no mówię, proste. Mam nadzieję, że w miarę wszystko tutaj powiedziałem, co używałem i jak. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to piszcie komentarze. Na pewno odpowiem. Trzymajcie się, pozdrowionka w te zimowe wieczory i do zobaczenia.